Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z cyklu Odkrywamy Stellaris. Ostatnio odkrywaliśmy okolice, okoliczne układy słoneczne, nasze dwa statki badawcze, statki naukowe Kondor i Niezwyciężony. W zasadzie zbadały już planetę, może nie planetę, tylko układ słoneczny Regis. No i tutaj mamy badane następne układy. Okazało się, że napotkaliśmy w układzie Bir albo obcą rasę, albo jakieś niezależne istoty, które podróżują tutaj przez tą naszą galaktykę. Podobnie jak wcześniej napotkaliśmy też istoty, które zostały oznaczone jako Outers. Natomiast te, które mamy w układzie Bir, zostały oznaczone jako Goblins. Tutaj miałem pewną wątpliwość przez pewien czas, ponieważ aby móc odkryć, co to są za istoty, musimy jakby rozpocząć badania, które trwają 180 dni. Natomiast to jakby zatrzyma nam badania w dziale socjologii, które są dla nas ważne ze względu na to, iż statek kolonizacyjny będziemy mogli wtedy dopiero wybudować, jak odkryjemy protokół dla nowych światów. Z punktu widzenia, powiedzmy, potencjalnych tutaj jakichś cywilizacji, które by się znajdowały, no to im szybciej skolonizujemy planety, które możemy skolonizować, tym lepiej, bo może ktoś nas ubiec. Tak przy okazji tutaj taką ciekawą opcję odkryłem, która włącza, po włączeniu daje nam troszeczkę więcej informacji na mapie galaktyki. Przykładowo informuje nam z tą ikonką zielonej planety, że mamy tutaj w tym miejscu, w tym układzie słonecznym możliwość skolonizowania planety. Generalnie rzecz biorąc, no widać, że w układzie Regis i w układzie Mindara mamy możliwość kolonizacji. W układzie Regis mamy generalnie Regis 3. O, a propos tutaj jeszcze nazwy planet, ponieważ mam prośbę od osób oglądających kanał o nazwanie planet konkretnymi nazwami, w związku z czym spróbujmy to teraz zrobić. Planeta Regis 3 będzie zmieniona nazwa na Emerentine. To można wymawiać Emerentine. Tak powiedzmy, Emerentine to, tak jak słusznie się domyśliłem, jest to nazwa planety z gry Mass Effect, ale przy okazji znalazłem też kilka innych znaczeń tego słowa. Jest to też z jakiejś innej gry nazwa jakiegoś miasta. Już zapomniałem w tym momencie, co to za gra. Jest to również album Eni, piosenkarki Enya. No i właśnie ona głównie śpiewa i wymawia to Emerentine. Co jeszcze? No oznacza to oczywiście kolor amarantowy. No i też ma takie ciekawe znaczenie, że jest to kwiat, który nigdy nie przekwitnie. Można to tak przetłumaczyć na nasz język. W zasadzie coś taki nieśmiertelny kwiat, powiedzmy. Ale dobrze, tyle jeśli chodzi o nazwę Emerentine. Jeżeli chodzi o drugą nazwę, druga nazwa to jest w tym momencie nickname jednej z osób subskrybujących kanał. Tak sobie pomyślałem, że najfajniej byłoby ponazywać jednak planety, które będą miały jakieś znaczenie w naszej grze. No tutaj planeta Regis 3, no w tym momencie Emerentine, będzie miała znaczenie, bo będziemy ją prawdopodobnie kolonizować w najbliższej przyszłości. Natomiast no, ponieważ w układzie Dengal nie mamy nic interesującego, więc próbowałbym tutaj nazwać planetę w układzie Mindara, bo na przykład tą Mindarę 3 spróbujmy przemianować. O, właśnie. Jest tu chyba pewien problem, z którym się spotkałem. Mianowicie możemy zmieniać nazwy tylko tych układów, które są w zasadzie bardzo blisko w zasięgu. Tak mi się wydaje, chyba że to jest bug. Tego jeszcze do końca nie sprawdziłem. W związku z czym ze zmianą tej drugiej nazwy, jeżeli jeszcze bym się chwilę wstrzymał, do czasu, aż po prostu znajdzie się ona w naszym zasięgu, być może wtedy będziemy mogli zmienić. No bo na razie oprócz planety gdzieś w Układzie Słonecznym, czy w Regis, czy powiedzmy, no tutaj też nie ma zbyt ciekawych planet, które byłyby dla nas jakoś bardzo istotne. No trochę szkoda mi tej nazwy na to, żeby nazywać jakąś planetę w Układzie Słonecznym, przez który będziemy tylko przelatywać. Chciałbym, żeby to miało jakieś, powiedzmy, tutaj znaczenie dla naszej cywilizacji, odkrywców. Okej, wróćmy może do gry. W tym momencie tak, co mamy tutaj? Budynek ukończony, kosmoport Ziemia ukończył swoją kolejkę budowy. Tu budowaliśmy na powierzchni planety, zdaje się,
sieć kopalń, ale w tym momencie mamy informację, że błąd produkcji wymaga dodziałania pełnej populacji. To znaczy, no tutaj jeszcze w zasadzie ta jedna populacja za chwilę się rozwinie, więc generalnie no, będziemy mogli już tutaj produkować. Zastanawiam się, czy nie można byłoby ewentualnie, ponieważ możemy już tutaj oczyszczać, usunąć te przeszkody terenowe. To będzie nas kosztowało całkiem niewiele. W związku z czym, no dobrze mieć takie pole w przyszłości, na którym będziemy mogli wybudować jakąś farmę, czy powiedzmy kopalnię. Wracając jeszcze do badań naukowych, a w zasadzie może nie do badań, myślę, że zawieśmy na chwilę ten protokół, odkrywanie protokołu nowych światów po to, aby zbadać tą potencjalną rasę goblins. 180 dni to nie jest bardzo długo. Myślę, że bardzo szybko się to uda zrobić. Teraz tak, nasz statek ORP niezwyciężony bada tutaj ten, powiedzmy, układ słoneczny. Natomiast nasz statek drugi, Kondor, został wysłany do układu Hyrna, żeby zbadać ten układ. Więc myślę, że zobaczmy, co się wydarzy. Okej, coś tutaj jest. Flota wykonała rozkazy. Flota konstrukcyjna. Aha, tu przy okazji może zatrzymajmy. Flota konstrukcyjna budowała tutaj jakąś kopalnię i chyba skończyła. Ponieważ mamy dość mało w tym momencie przychodu, jeśli w zasadzie nie mamy przychodu energii, to myślę, że warto byłoby wybudować kolejną kopalnię. Mniej więcej tutaj, na tej planetoidzie, ponieważ tu będziemy mogli otrzymać dodatkowy dochód w postaci energii. Ale coś tu widzę, że nie bardzo mogę wybudować. Chyba, że już budowałem. Momencik. Co to jest? Stacja... Nie, jest już wybudowana. Aha. Czyli dobrze byłoby poszukać jakiegoś miejsca, gdzie będziemy mogli wybudować jakąś stację górniczą, która da nam premię do energii, ale na razie nie widzę tutaj nic w pobliżu, więc chwilę musimy chyba poczekać. Nawet zresztą brakuje nam minerałów, więc na razie nasz statek konstrukcyjny pozostanie przez chwilę bezczynny. Może coś w tym układzie się ciekawego znajdzie. Moglibyśmy ewentualnie spróbować tutaj wybudować posterunek graniczny, tak aby jakby rozszerzyć sferę naszych wpływów. Tylko, żeby wybudować posterunek graniczny, potrzebujemy 100 kredytów, 100 minerałów i 200 jednostek wpływów. No to jeszcze trochę nam brakuje. Dobra, zobaczmy, co tu dalej się będzie działo. Jak w ogóle wygląda układ Hyrna? O... W zasadzie tak na razie dużo jest planetoidek, więc jest duża szansa, że będą jakieś tutaj ciekawe, powiedzmy, złoża minerałów. To by się akurat nam przydało. Jak idą nasze badania nad goblinsami? No jeszcze trochę brakuje. Construction complete. Construction complete, dobrze. Budowa ukończenia, wznoszenie budynku. Jakiż to budynek żeśmy tutaj wznosili. O, mamy ujemny bilans. To nie jest dobrze. Co możemy tutaj zrobić? Możemy oczyścić tutaj te slumsy. I tu wybudować, powiedzmy, coś. No, na razie dużo mamy przychód minerałów, więc myślę, że tą populację możemy przesunąć tutaj po wyczyszczeniu tego segmentu i w ten sposób troszeczkę sobie podreperować nasz bilans, dlatego że mamy troszeczkę kiepsko.
Nie wiem, czy nie można też ewentualnie jakichś podatków zmieniać i tak dalej, ale jeszcze nie wiem, jak to się robi. Na razie wolałbym, żeby nasza ekonomia była troszeczkę lepiej, no, można powiedzieć, zbilansowana. Najwyraźniej mamy problemy troszeczkę z energią. Tu przy okazji można ciekawie zauważyć, że tu mamy, powiedzmy, nasze pole. Przy kolonizacji nowych światów będziemy mieć tą administrację planetarną umieszczać na konkretnym polu. I to jest bardzo ważny wybór, gdzie umieścimy tą administrację planetarną, ze względu na to, że dostajemy do sąsiednich pól pewne premie związane z efektem sąsiedztwa. Dowódca awansuje na nowy poziom. Okej, to fajnie. Okej, zaraz oczyścimy te slumsy. Special project complete. O, construction complete. Zakończyły się od razu dwie rzeczy. A tu co się dzieje? Błąd produkcji wymaga... No tak, to na razie może poczekać. Chyba, że przesuniemy... No nie no, myślę, że tak, żywność jest ważna. Nie bardzo jest przesunąć tutaj z jakiegoś pola innego. Tutaj mamy, powiedzmy, jednostkę populacji, więc możemy albo go tutaj przesunąć, poczekać, aż będzie pracował, albo ja myślę, że warto byłoby zostawić tutaj i tak, żeby mieć większy rozwój naszej planety. Im więcej żywności, tym szybciej się nasza planeta będzie rozwijała. Dobrze, wracając do tego pola tutaj, czy możemy tutaj coś wybudować? Elektrownia. No możemy, ale 189 potrzebujemy. To jest czas, 51 kredytów. No to mamy tyle. Więc niech się tam buduje. Dobrze, to na razie mnie nie interesuje. Aha, skończyliśmy specjalny projekt. Tylko nie wiem, gdzie się podziała w tym momencie ta informacja. Zdaje się, że sobie ją przez przypadek skasowałem. Ale okej. Zobaczmy, czy jest tu jakiś log albo coś w tym stylu. Chyba nie ma. Tu są wybory, tu mamy informacje o Imperium, przywódcy, frakcje. Projektant okrętów, to do tego jeszcze dojdziemy. Rejestr sytuacyjny. Nie wiem, czy gdzieś tutaj jest jakiś log, który... Chyba nie ma loga. Ale możemy to zrobić w ten sposób, że przejdziemy sobie tutaj do układu BIR. Statki kosmitów. No niedobrze, gdzieś opuściłem w tym momencie to. Czy jakieś logi gdzieś są tego? Za szybko, zdaje się, kliknąłem. No nic, ale myślę, że ten jakby to ikonka się pojawiła, więc na pewno będzie ten opis się pojawił, więc no, będę mógł po nagraniu tego filmu zobaczyć i wy prawdopodobnie też. Jeżeli nie, to załaduję wcześniej, powiedzmy, save'a, zrobię, powiedzmy, te badania. Mam nadzieję, że mniej więcej to samo wyjdzie i po następnym odcinku spróbuję jakoś wyjaśnić, co to akurat było. Możemy na razie co najwyżej przesłać na chwilę nasz statek badawczy. Wtedy powinniśmy mieć możliwość... O! Teraz się pojawił tutaj ten... Ta informacja z tego specjalnego projektu dopiero. Okej. Okay. Czyli to są jakieś tianki. Organizmy żyjące w przestrzeni kosmicznej, które kierownik badań socjologicznych ludzi nazywa tiankami. To łagodne istoty. Super. Mogą przenosić się w niższy wymiar podprzestrzeni, w ten sposób przemieszczać pomiędzy układami prawie tak samo jak twoje floty ludzi. Żywią się gazami w górnych warstw atmosfery wielu gazowych olbrzymów. Mało prawdopodobne by było ich jedyne źródło pożywienia, ale jeszcze nie ustaliliśmy, w jaki sposób przyjmują inne składniki ożywcze. Rzadko są agresywne, jeśli w ogóle, nawet gdy zostaną sprowokowane. Można je spokojnie zignorować. Okej, to w takim wypadku zostawmy, powiedzmy, nasz statek badawczy. Niech sobie dokończy badanie układu Hirna, a później ewentualnie go tutaj wyślemy.
Tylko musimy mu, zdaje się, przedstawić sposób reakcji na postawę floty. Jest to postawa unikająca. Ty po układzie pojawią się wrogie siły. Flota spróbuje wrócić do najbliższego przyjaznego kosmoportu. Pasywna. Nie będzie sama zmierzać ku wrogim celom, ale zaatakuje, no, powiedzmy. Okej. Zobaczmy, może to przyniesie jakiś skutek. Co się udało nam odkryć? Udało nam się odkryć czujniki grawitacyjne. Jak rozumiem, są to komponenty, które dzięki temu mamy możliwość, zwiększają nam tempo badań i jednocześnie mamy komponenty, które możemy montować na statkach, ewentualnie na stacji naszej. O, mamy jeszcze coś rzadką technologię do odkrycia. Tak jak już mówiłem wcześniej, czasami pojawiają się nam tutaj rzadkie technologie, więc warto je odkrywać, ponieważ no, te zwyczajne technologie z czasem zostaną wylosowane ponownie tutaj. Natomiast tu jest mniejsza szansa, że te technologie rzadkie się w tym momencie pojawią ponownie. I co tutaj mamy do dyspozycji? Sieć czujników orbitalnych. Odblokowuje moduł obserwatorium, zasięg czujników planetarnych większy, badania fizyczne plus 10, socjologiczne. No, definitywnie jest to coś, co warto tutaj odkryć i mieć. Natomiast zobaczmy naszego Układu Słonecznego do naszej stacji, może nie górniczej. Nie, to moduł kosmoportu nie możemy za bardzo budować. Aha, to będzie w designerze statków najprawdopodobniej te komponenty. Znaczy zarówno naszą stację, tutaj kosmoport, będziemy mogli rozbudowywać, jak i statki. Ja myślę, że na razie jeszcze nie będę w tym momencie przechodził do budowy statków, aczkolwiek bardzo mnie to w tym momencie kusi, dlatego że w zasadzie jeszcze mamy zbyt mało komponentów do wyboru i w zasadzie no niewiele możemy czegoś ciekawszego zaprojektować. Na razie skupmy się na odkrywaniu najbliższej okolicy oraz na kolonizacji przynajmniej tych dwóch układów planetarnych. Tu mamy jakieś badania techniczne. Tutaj mamy kryształy, kredyty energetyczne, więc do tego Układu Słonecznego myślę, że można byłoby podesłać w tym momencie nasz statek konstrukcyjny. O, odkryliśmy anomalię. Wracając jeszcze do tego statku kosmicznego, tutaj i możemy wybudować po prostu, ponieważ to jest jeszcze jak, no, najwyraźniej w zasięgu naszych wpływów, możemy tutaj wybudować pewną stację górniczą, która będzie nam dawała dodatkowe kredyty energetyczne. Dobra, co tutaj odkryliśmy? Na Hyrnie odkryliśmy niezwykle regularny, geometryczny układ minerałów, dryfujący przez pas odpadów w polu grawitacyjnym globu. Być może jest obcego pochodzenia. Tutaj, to jest gdzieś tutaj coś takiego. Złożę mi na poziom anomalii drugi. Mamy 12% ryzyko porażki, a myślę, że możemy spróbować rozpocząć badanie. Zobaczymy, co ta anomalia za sobą niesie ciekawego. OK, tutaj badamy sobie. Ja bym zmienił nazwę tego Układu Słonecznego, ponieważ strasznie ciężko się to wymawia. Ja myślę, że nazwijmy to, a może coś z Lema dalej. Satelina na przykład. Co prawda to była bardziej planeta niż powiedzmy Układ Słoneczny, ale OK, mamy nasz statek konstrukcyjny. No i tutaj jest taka księżyc tej planety. W zasadzie może być kolonizowany, ale wymaga kolonizacji świata arktycznego. Jest dość niewielki, więc raczej szczerze wątpię, że będziemy go kolonizować.
do stacji górniczej. Porażka, ojej. Zaraz zobaczymy, co się tam z tym da zrobić. Momencik, wróćmy tutaj. Możemy zbudować stację górniczą. A to, co to jest? Jakiś artefakt? Wygląda jak statek obcych. No nie wiem, ale to nie jest statek obcych. Dobra. Tak się zastanawiam. Tak, posterunek graniczny już niedługo będziemy mogli gdzieś wybudować. Więc myślę, że możemy go wybudować wtedy w układzie albo Mindara, albo może uda się już odkryć statek kolonizacyjny i skolonizować lub Mindarę lub Regis i wtedy będziemy mogli przemianować planetę zgodnie z prośbą, którą otrzymałem. A na razie zobaczmy porażkę. To jest niefajne. Oficer naukowy Irina sporządził raport, w którym stwierdza, że nie jest zadowolony z przydziału do badania świata, na którym nie znalazł nic ciekawego. Aha. No i? Co w związku z tym? Przywódcy, Irina. Nie mamy jakichś, powiedzmy, szczególnie negatywnych jakichś cech. Nie, czyli po prostu porażka. Nie udało się odkryć, co tam było, nie mamy żadnego bonusa. Ok, skończyliśmy odkrywać tutaj. W związku z czym tak, skoro Irinie się nie podoba badanie tamtych anomalii, to niech się wykaże tutaj przy tych Tijankach. Tylko tak, mamy przestawione postawa floty pasywna, unikająca. Tylko dwie mamy do wyboru. Tu jest badanie, zbadaj, pomagaj w badaniach, badanie projektu specjalnego. Okej, okay. Może tym razem nie ucieknie. Zbadaj układ. Natomiast drugi statek badawczy, Kondor. A zaraz, Kondor 3. Nie, niezwyciężony. Drugi statek badawczy, niezwyciężony, wyślemy do układu Kras. Dobra. Jak daleko do naszych badań? 10 miesięcy, ok. Ukończyliśmy budowę na Ziemi, na powierzchni pewnych elektrowni. O, w związku z czym mamy podreperowany w tym momencie nasz budżet. Ok. Tu możemy zbudować... Aha, mamy bardzo mało kredytów, więc może na razie... Ponieważ i tak populacja póki co się rozwija, więc nie ma co się spieszyć z budową jakichkolwiek ulepszeń tutaj. No dobrze, na razie idzie dobrze. Zobaczymy, czy tym razem... Oj, 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 oj. Oj, chwila. Zobaczymy, czy tutaj tym razem nasz statek badawczy Irina ucieknie, czy by zbada spokojnie ten układ Bir. Natomiast w układzie Kras spotkaliśmy nowe... No, napotkaliśmy... jakąś obcą rasę. O, i tym razem jest tu ikonka, można powiedzieć, statku, więc być może to oznacza, że w odróżnieniu od tych Tijanek tutaj mamy już jakąś rasę konkretną. Przyjrzyjmy się. No to wygląda na statek obcych, który bada w tym momencie coś. Czyli to raczej nie są jakieś niezależne istoty. W związku z czym mamy potencjalnego sąsiada i teraz musimy dobrze zaplanować, co będziemy dalej robić. Niedługo będziemy mogli zbudować statek kolonizacyjny, więc na pewno Mindarę lub Regis musimy skolonizować, ponieważ tutaj na razie nie widzę, żeby gdzieś w pobliżu była jakaś opcja rasa, żebyśmy z nią graniczyli, w związku z czym myślę, że jeżeli tutaj gdzieś jest obca rasa, no to bardziej prawdopodobne, że będą chcieli się
nam przejąć ten świat. Zakładając, że oczywiście oni kolonizują ten sam typ planet co my, bo mogą być całkowicie różni od nas. W związku z czym zastanawiam się, czy nie kolonizować najpierw Mindary, ale przyjrzyjmy się jeszcze tutaj świat kontynentalny. Powierzchnia, no taka jest, powiedziałbym, mamy dużo niebezpiecznej przyrody, której pewnie bez specjalnych badań nie możemy tutaj usunąć. Natomiast w układzie Regis, planeta Amarantine, no jest jeszcze mniejsza i ma wulkan. I to czynny do tego. Więc myślę, że chyba pierwszą planetę, jaką będziemy kolonizować, to gdzieś w układzie Mindara. Zresztą jeszcze zobaczymy. Zastanawiam się, czy też nie spróbować tutaj wybudować jakiegoś posterunku granicznego, żeby zwiększyć nasze wpływy, albo może nawet tutaj. Tylko, że jeżeli za blisko się, że tak powiem, wyrwiemy do przodu, no to możemy sobie popsuć relacje. Nie wiem do końca, jak ta mechanika działa, ale na pewno jest jakieś, powiedzmy, parcie czy tarcia związane z granicami wpływów, w związku z czym to też będzie miało wpływ na relacje z innymi rasami. Okej, okay, no na razie pozostaje w tym momencie czekać. Aha, możemy ewentualnie próbować znowu przerwać nasze badania. 10 miesięcy na rzecz tego, aby sprawdzić tych Gunis, co to jest za rasa. A, to są w sumie, to jest krócej mimo wszystko, więc spróbujmy zbadać. Ok. Co się dzieje? Co by mi jedna wroga flota znajduje się w tym samym układzie? No pytanie, czy one są wrogie? Jeżeli to są te Tianki. A nie, to są Outers. Chwila, chwila. To myśmy się to ja się pomyliłem, bo Outers to były te tutaj w tym momencie, natomiast Tianki to były te, które przechodziły przez nasz układ słoneczny. Aha. Okej, okay, to może rzeczywiście zostawmy badanie tego układu. Na wszelki wypadek, zwłaszcza, że to jest oznaczone jako wroga flota i to jeszcze o sile około 450, to nawet nasza flota ma w tym momencie, która i tak już jest, dobudowaliśmy tu jedną korwetę, a mamy siłę 93, więc tam na razie bym się nie udzielał. Mogłoby to być niedobre dla naszych statków. Co tu się dzieje? Aha, ten statek sobie poleciał. I poleciał gdzieś w tym kierunku, czyli prawdopodobnie gdzieś tutaj może być ta obca rasa. Potencjalnie nadający się świat do zamieszkania. Świat jałowy. A, jeszcze jest niezbadane w tym momencie. Spotkanie w układzie Hotram. Ojej. Ale się dzieje. Tutaj też mamy. Ojej, kolejne statki, czyli prawdopodobnie będziemy mieć tu sąsiada i tu sąsiada. No cóż. Zobaczmy, jakie mają tutaj statki. Wygląda to na jakiś taki statek podobny trochę. Do statku badawczego. Tak, to jest prawdopodobnie statek badawczy obcych. Okej, okay, no oni mogą sobie badać, my też możemy sobie badać. To na razie się, powiedzmy, nie spieszy. Może tą rasę sobie zostawmy, nie będziemy odkrywać, powiedzmy, tych nymfysów póki co. Tu zaraz powinniśmy ukończyć badanie tej rasy, którą napotkaliśmy i będziemy mieć prawdopodobnie nowy kontakt z obcymi. Znaczy nowy, pierwszy kontakt z obcymi tym razem. Okej, okay, Satelina.
flota wykonała rozkazy, flota konstrukcyjna. Okej, czy możemy tu wybudować gdzieś posterunek? Teraz się zastanawiam, może zatrzymam na chwilę upływ czasu. Na pewno będziemy kolonizować gdzieś któryś z tych planet. Tu na razie nie mamy czego kolonizować. Tutaj nie wiadomo. Tutaj też nie wiadomo. Pytanie, czy będziemy się rzucać teraz na budowanie posterunku granicznego, czy nie? I jeżeli tak, to w którym miejscu byłoby sensowne ten posterunek graniczny wybudować? Myślę, że tak, na razie bym się jeszcze chwilę nad tym zastanowił. Natomiast w międzyczasie nasz statek konstrukcyjny można byłoby wybudować tu jakąś stację górniczą, tak żeby czymś zająć. Drugi statek badawczy, który jest w układzie Kras, skończył odkrywać ten układ, więc przyjrzyjmy się. Niezbadany. No jak to skończył? Nie skończył. Zbadaj układ i nie obijaj mi się, proszę. Natomiast Kondor bada tutaj ten świat. Okej, dobrze. Aha, czyli w zasadzie, teraz, momencik. Tutaj nie musimy budować posterunku granicznego ze względu na to, że wygląda na to, że to jest w sferze naszych wpływów, skoro możemy zmienić nazwę po prostu, czy to planety, czy to Układu Słonecznego. Przynajmniej tak się domyślam, że tak to działa w tej grze. Mogę się oczywiście mylić. Zobaczymy, jak skolonizujemy na przykład Mindarę, czy będziemy mogli zmienić nazwę planety tutaj. A na razie zastanawiam dalej się nad tym ewentualnym posterunkiem granicznym. W zasadzie no, ten posterunek graniczny trzeba będzie chwilę poczekać i podjąć decyzję dopiero wtedy, kiedy się zbadamy w pełni układ Kras i Holfram. No tak, żeby wiedzieć po prostu, gdzie są lepsze zasoby i gdzie warto po prostu rościć sobie prawa do którego Układu Słonecznego. Okej, jak tam z tymi naszymi badaniami? Zaraz powinniśmy odkryć, co to jest za rasa. Przy okazji zbadam o światy do zamieszkania. Ta historia już się posuwa do przodu. Mamy 5 z 8 zbadanych. Okej, teraz się okaże, co to jest za nowa rasa. O! Nawiązano łączność z Galactic Edix Combine? No. No dobra, galaktyczny coś tam, znakomicie. O, tacy są. Galactic Addix Combine przemawia moimi ustami, śląc wam pozdrowienia. Nasz wielki przywódca, imperator Cabroxy pierwszy, cieszy się z nawiązania kontaktu z waszymi fascynującym gadunkiem. Chętnie wymienimy się z wami ideami i osiągnięciami kultury. No to brzmi na razie pokojowo. Jak reagujemy? Wszyscy nasi obywatele pozdrawiają was. Droga ku przyszłości spoczywa w waszych rękach, albo kim jest doktor Lauda, mówi doktor Lauda. Nie rozumiem. Ta opcja jest dostępna, ponieważ Federacja Odkrywców ma etykę fanatyczny materializm. Nie rozumiem za bardzo, jaki ma wpływ tutaj te odpowiedzi, ale powiedzmy, wszyscy nasi obywatele pozdrawiają was. Wiadomość, że po raz pierwszy natrafiliśmy na inteligentnych kosmitów, spotkała się z mieszaninem uczuciami. Potwierdziło się to, co od dawna podejrzewaliśmy. Nie jesteśmy sami w tej galaktyce. Każdy nowo napotkany gatunek to jednocześnie szansa i zagrożenie. Musimy uważać. Poziom rozwoju technologicznego tych istot odpowiada mniej więcej naszemu. Wyruszyliśmy w kosmos w podobnym czasie. Okej, to przynajmniej jest tyle dobrze. I zobaczmy teraz, gdzie oni mają swoje imperium. Widać, że mają tutaj dwa układy słoneczne już skolonizowane, tylko trochę więcej niż my. No i w zasadzie no, Kras jest na granicy naszych wpływów. Dobra. Tu jeszcze dalej odkrywamy, co jest w tym układzie. Dobrze.
No nic, wydaje mi się, że musimy chwilę poczekać jeszcze, aż do czasu dokładnego zbadania układu Kras i Holfram i zdecydować, gdzie wybudujemy posterunek graniczny. A jeszcze sobie sprawdzę tylko, ile mniej więcej kosztuje budowanie posterunku granicznego. 100 kredytów i 200 punktów wpływów. Dobra, czyli 200 punktów wpływy już mamy, natomiast kredyty chwilę musimy poczekać. A, przy okazji można byłoby sobie zobaczyć na ten gatunek, jakie on ma cechy. To są gady. I co oni mają? Oszczędni. A, czyli mają więcej kasy niż my. I preferowany teren tundra. No, czyli troszeczkę odmienny od naszego. 13 populacji gatunku adek żyjących na dwóch planetach. Co to jest? Modyfikacja genetyczna zmniejszy, zmienić jego cechy. O, momencik. To są gatunki, ale gdzieś tutaj była jeszcze, tylko nie wiem gdzie, możliwość dyplomacji. Przywódcy, frakcje, planety. No właśnie, gdzieś to widziałem, ale nie znam jeszcze na tyle tej gry, żeby się domyślić. I gdzieś nam tu zniknął w tym momencie. A, Imperium. Czy my coś możemy się tu skontaktować? Nie bardzo. Rejs sytuacyjny, projektant okrętów, kontakty, technologia. Okej, okay, może żeby tutaj nie zanudzać, ja sobie to znajdę na spokojnie poza w tym momencie, poza nagraniem tego filmu. I w następnym odcinku myślę, że spróbujemy nawiązać jakieś tutaj relacje, zobaczymy na jakim, no, czy uda nam się uzyskać tutaj przyjaciół w osobach tej rasy. No i zdecydujemy w tym momencie, gdzie wybudować tutaj posterunek graniczny. Tak jeszcze sobie z ciekawości sprawdzę, jakbym chciał zmienić tutaj nazwę. No tak, czyli prawdopodobnie możemy zmieniać nazwy tylko w sferze naszych wpływów. No tutaj to wygląda, jakby nie było w sferze naszych wpływów, ale pewnie jest. Dobra, w takim wypadku dziękuję za oglądanie kolejnego odcinka. Zapraszam do następnego. Następnym powinno być jeszcze ciekawiej niż w tym. Będziemy mieli wiele decyzji do podjęcia, wiele rzeczy do zrobienia. Tak więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!